Witam Państwa na kolejnym spotkaniu w ramach projektu Kultura w sieci dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury. Realizując zadania kultury w sieci, chciałabym Państwa dzisiaj zaprosić na rozmowę z Kamilem Krzemińskim, młodym twórcą, autorem 3 książek, mieszkańcem Lubania. Pisarz zamiłowania, na co dzień pracownik banku. Dzień dobry Panie Kamilu. Dzień dobry, witam serdecznie. Może zaczniemy tak od razu. Jak zrodziła się w Panu potrzeba pisania? Skąd wzięło się zamiłowanie w ogóle do pisarstwa? Zamiłowanie do pisarstwa w sumie narodziło się, pamiętam to jak wczoraj, w momencie, kiedy przeczytałem Władcę Pierścieni. To była końcówka gimnazjum, trzecia klasa gimnazjum, mniej więcej tak w połowie. No, zafascynował mnie ten świat, ogrom tego świata, to jak Tolkien słowem kreował, tworzył historię bohaterów. To wszystko po prostu tak mnie zafascynowało, że zapragnąłem stworzyć swój świat. W sumie jakby się cofnąć jeszcze bardziej w czasie, to już wcześniej miałem często takie sytuacje, że oglądałem jakiś ciekawy, interesujący mnie film i lubiłem w głowie później sobie tworzyć ciągi dalsze, jakby scenariusze następnych części. Nigdy się to nie przekładało na słowo pisane, zawsze to gdzieś tam w głowie powstawało. Czasami może komuś coś opowiadałem, bratu chyba najczęściej. Natomiast no, pierwsze takie słowo pisane, moim zdaniem na poważnie, to było właśnie po przeczytaniu Władcy Pierścieni, trzecia klasa gimnazjum, bodajże 16 lat wtedy miałem i faktycznie po którymś tam chyba piątym czy szóstym czytaniu stwierdziłem, że też chcę stworzyć taki świat. No i tak się zaczęła moja przygoda. To było na początku w zeszytach wszelkich możliwych. Geografia, tam najmniej używany zeszyt w gimnazjum, do góry nogami zmieniał się w książkę. Były szkice, były rysunki, mapy, plany. Słowa, cała baza językowa, bo przecież Tolkien też w swoich książkach ma swój język elficki. No i tak to się w sumie zaczęło od tego, Władcy Pierścieni. Stąd wielki sentyment mój do dzisiaj, do Władcy Pierścieni, do Hobbita, do Silmarillion, też inna książka Tolkiena. Ogólnie sentyment do Tolkiena mam ogromny do dzisiaj i stawiam go tak na piedestale, jeżeli chodzi o moje książki. Ale zadebiutował Pan książką Pod wierzbą płaczącą. No i to jest książka obyczajowa, prawda? To troszkę odbiega od pierwsza. Odbiega totalnie od tego, od czego się zaczęło. Bo generalnie u mnie to jest trochę tak. Co czytam, co oglądam, no ma na mnie wpływ. To chyba zresztą każdy człowiek tak ma. I były etapy, kiedy byłem zafascynowany prozą Stephena Kinga. To wtedy oczywiście w głowie multum pomysłów na temat różnych horrorów, jakichś zjawisk paranormalnych, tego typu rzeczy, takie bardziej mroczne klimaty. Później przyszedł czas fascynacji Jerzym Pilchem. Też świetny autor polski i zacząłem pisać coś w rodzaju dziennika w takim trochę właśnie pilchowskim stylu z różnymi ciekawymi spostrzeżeniami na temat życia codziennego. Natomiast no, ta powieść obyczajowa, skąd ona się właściwie wzięła? Któregoś dnia usiadłem przy stole, czekając na żonę, aż skończy pracę. Usiadłem sobie przy stoliku w kawiarni, miałem chwilę, napisałem list jakby od matki do syna. I w sumie od tego listu się zaczęło, tak później zacząłem tworzyć całą resztę. To było jak takie puzzle. Był ten jeden element centralny, właśnie ten list, coś wokół czego chciałem stworzyć całą fabułę. I gdzieś tak odrobinkę po odrobince powstawała cała reszta. Ale czemu obyczajowa? Nie wiem. Nie wiem zupełnie. Chyba najłatwiej jednak takie rzeczy się pisze. Chociaż znowu z perspektywy 3 napisanych książek i najłatwiej, i nie najłatwiej. No, ciężko powiedzieć. No ale akurat tak wyszło. O. No muszę powiedzieć, że ta pierwsza książka to nadwymiar bardzo, bardzo dojrzała książka.
bardzo bohater dojrzały, w sumie bardzo się też, nie, źle powiedziałam, bohater to dojrzały mężczyzna. Tutaj widzimy przeżycia mężczyzny dojrzałego. Byłam w szoku, że taki młody autor zawarł takie doświadczenie, jakie tutaj czytamy w tej książce. No i zakończenie w ogóle zaskakujące. Zaskakujące, to muszę przyznać, że tą książkę polecam wszystkim, którzy chcą pana poznać, pana Pióro. Polecam na pierwsze przeczytanie Pod wierzbą płaczącą. Panie Kamilu, skąd tak dobrze pan zna psychikę człowieka dojrzałego? Chyba tylko i wyłącznie z doświadczenia. Absolutnie nie studiowałem niczego w tym kierunku. Bardzo często w sumie czytając o tym, jak pisarze piszą, tworzą swoje dzieła, spotkałem się już dawno w sumie z takim pojęciem jak research, jak przygotowanie, jakieś rozpiski właśnie psychologiczne. No, u mnie nigdy czegoś takiego nie było. Na szczęście jakoś póki co udaje mi się pisać instynktownie, czyli no, tworzę sobie w głowie obraz danego bohatera i gdzieś na podstawie wydarzeń, tego co tam się dzieje w książce, powstaje cała psychologia postaci, ale tak, żebym się jakoś specjalnie do tego przygotował, to nie. Wiadomo, każdy bohater gdzieś tam musi mieć cząstkę prawdziwych ludzi, których się w życiu spotkało. Ja mam to szczęście, że spotkałem w życiu naprawdę całe mnóstwo różnych osób, cały wachlarz i to z różnych środowisk, z różnych, o różnych pozycjach społecznych, wykonujących najróżniejsze zawody i zawsze byłem jakimś, no, jakoś tak obserwatorem, zawsze lubiłem z ludźmi rozmawiać, chłonąłem to i chyba też dzięki temu jest we mnie, bo wydaje mi się, że mam taką łatwość tworzenia postaci, które są ukorzenione jakby w świecie rzeczywistym, ukorzenione, zakorzenione w świecie rzeczywistym i które wydają się realne, z którymi można się utożsamiać i tutaj ten główny bohater Pod wierzbą płaczącą też taką postacią jest. Dziękuję bardzo za te pochwały, to zawsze miło się słyszy takie ciepłe słowa i tak jeszcze dodam, że akurat Pod wierzbą płaczącą no dużo pochwał usłyszałem pod adresem tej książki i tak trochę strach mam, że może się okazać i mam nadzieję, że tak nie będzie, że żeby to absolutnie nie była najlepsza książka, jaką w życiu napisałem, że jeszcze kilka lepszych będzie przede mną. Mamy taką nadzieję. A proszę mi powiedzieć, czy przywiązuje się pan do bohaterów swoich książek? Bo tutaj jest taki bohater wyrazisty bardzo. I tak, i nie. Bardziej jednak się przywiązuję do bohaterów książek, które czytam. O, na tej zasadzie. Jeżeli coś tworzę, bardzo często jest tak, że tworzę trochę od końca, wiedząc, jakie będzie zakończenie. Tutaj może, żeby nie zdradzać, jakie jest zakończenie w tej książce, no, staram się mimo wszystko do bohaterów nie przywiązywać w procesie twórczym, choćby z takiej racji, że zdarza mi się też w trakcie pisania, że nie wiem, jak się losy potoczą. No i trzeba być gotowym na to, żeby się pożegnać w każdej chwili z dowolnym bohaterem, którymkolwiek spotykanym na kartach swojej książki. I no nie. Raczej się nie przywiązuję się jakoś bardzo do tych bohaterów. Wiem, że czeka mnie jeszcze setka kolejnych, których stworzę, więc do tych stworzonych już jakoś się nie przywiązuję. Czy podsuwa pan część tekstu pisanego bliskim, aby wysłuchać ich sugestii, jakiejś podpowiedzi? Czy nikomu pan nie pokazuje jeszcze nieskończonej książki? Jak najbardziej pokazuję. I to działa tak podwójnie dobrze na mnie, bo po pierwsze wiem, co mogę zmienić w tym, co dotychczas napisałem. I druga rzecz, motywuje do działania. Bo jednak jak ktoś znajomy, nie wiem, no przyjaciel, żona bardzo często czyta jako pierwsza moje książki i właśnie tak działa podwójnie. Po pierwsze sprawdza to, co do tej pory napisałem, czy jest spójne, czy jest ciekawe, interesujące, czy jest dobrym wprowadzeniem.
do całej historii i ewentualnym rozwinięciem, natomiast no, działa to na mnie przede wszystkim motywująco, kiedy ktoś, komu oddałem książkę czy fragment książki do przeczytania, czeka na ciąg dalszy. Mówi: Kamil, Kamil, napisz już, już napisz, chcę wiedzieć, co dalej. Nie boi się pan krytyki? Nie, nie, czekam na nią z niecierpliwością. Może to zabrzmi trochę nieskromnie, no ale do tej pory za dużo tej krytyki nie było. W sumie 3 książki to też nie jest jakieś duże pole do tego, żeby nie wiadomo jak krytykować. Natomiast nie boję się krytyki, czekam na nią, chętnie wysłuchuję krytyki. No wiadomo, jestem nastawiony na rozwój. Ta ostatnia książka, ten zbiór opowiadań był tak trochę napisany właśnie pod kątem napiszę kilka różnych opowiadań, bo one są różne. Tam są nawet jakby trochę różne gatunki, bo jest i opowiadanie w charakterze jakby powieści sensacyjnej, jest coś w rodzaju horroru, więc wrzuciłem, dokładnie tatuaże, wrzuciłem to tak w jedną książkę i czekałem na efekty. Chciałem zobaczyć, co powiedzą moi czytelnicy, czy im się to podoba, w jakim kierunku iść, usłyszeć to w stylu: Kamil, absolutnie nie, powieść sensacyjna to nie dla ciebie, nie idź w tym kierunku, trzymaj się obyczajówki, czy na przykład, nie wiem, tam jest fantasy, żeby ktoś powiedział, może czas, żebyś ruszył właśnie w tę stronę. Także nie boję się krytyki i czekam z utęsknieniem zawsze na jakieś słowo krytyczne i zawsze gdzieś tam, jak komuś oddaję książkę, właśnie mam nadzieję, że parę tych słów się pojawi. Oprócz dobrych słów, na które też oczywiście czekam, parę tych krytycznych, że też się pojawi. Co jest najtrudniejsze dla pana w pisaniu, a co jest najprzyjemniejszą stroną w tej pracy? Po pierwsze, nie traktuję pisania jako pracy jeszcze. Mam swoją pracę na co dzień. Natomiast pisanie to jest jeszcze dla mnie hobby. Nie jestem związany z żadnym wydawnictwem, więc też nie ograniczają mnie żadne ramy czasowe. Mogę pisać wtedy, kiedy mi się podoba. Najprzyjemniejszą rzeczą w pisaniu jest chyba sam proces tworzenia tego wszystkiego. Kiedy pojawia się pomysł, ja sam też jestem czytelnikiem. Przeczytałem, no może nie mnóstwo, no ale wydaje mi się, że dużo książek przeczytałem w swoim życiu, na pewno dużo więcej niż statystyczny Polak, więc jak pojawia się w mojej głowie pomysł, który może się rozwinąć w coś ciekawego, no to chyba jest takie najprzyjemniejsze, ten pierwszy bodziec, ta iskierka i ta perspektywa wielkiej historii, która może wokół tego pomysłu powstać, to jest najciekawsza część pisania. Bardzo ciekawe też jest sam proces pisania, kiedy na przykład tutaj podam jako przykład opowiadanie z tatuaży Starszy Pan, tytuł. To opowiadanie pisało się jakby trochę poza mną. Proces tworzenia troszeczkę tak jak czytałem swego czasu książkę Stephena Kinga Pamiętnik Rzemieślnika, on tam opisywał właśnie proces tworzenia książek, że często on sam nie wie, co się wydarzy za chwilę. Ja trochę nie wierzyłem, że tak można książkę napisać, bo jak nie wiedzieć, co za chwilę będzie. A właśnie pisząc to opowiadanie doświadczyłem tego na własnej skórze i to było naprawdę rewelacyjne. Powstawało zdanie po zdaniu, coś, jakiś wątek, który miał się skończyć na 2-3 zdaniach, nagle rozwijał się na całą stronę, czy tam 2. I było takie, wow, no nie spodziewałem się tego. I tak ta historia właśnie fajnie szła. To też jest bardzo przyjemne. Natomiast najtrudniejsze w procesie pisania, przynajmniej dla mnie na dzień dzisiejszy, jest systematyczność. Bo jednak, żeby napisać książkę, nie opowiadanie, nie jakąś krótką formę, żeby napisać książkę, to trzeba... No, przysiadać do tego kilka razy w tygodniu, codziennie znaleźć godzinę, półtorej na to, żeby siąść i po prostu napisać cokolwiek. W natłoku wszelkich spraw i zawodowych, i rodzinnych ciężko jest znaleźć ten czas, ostatnio nawet bardzo ciężko, więc to jest na pewno trudne, żeby w sobie tę systematyczność wyrobić, żeby ją pielęgnować. No i najtrudniejsze z perspektywy też wydawcy jakby swoich książek, no to już później ten proces obróbki książki, już materiału po napisaniu od deski do deski, od pierwszego słowa do ostatniej kropki, korekta, sprawdzanie,
łamanie, szykowanie do druku, no to jest zdecydowanie najtrudniejsza i najmniej przyjemna, niestety muszę powiedzieć, część. Mówimy, często Pan wspomina książkę, tatuaże, tu może pokażmy, to ostatnia książka, to jest zbiór 7 opowiadań opisujących różne wydarzenia, inni ludzie, inne światy i jedna wspólna cecha, tatuaże. Dlaczego tatuaże akurat, Panie Kamilu? Fascynuje mnie bardzo temat tatuaży. Sam docelowo gdzieś w przyszłości planuję sobie zrobić kilka, na razie mam jeden taki malutki. Bardzo mi się podoba to, może nie sam fakt okaleczania, samo okaleczanie, bo wiadomo, każdy ma do tego jakieś inne podejście, natomiast podoba mi się to, że można w swoje ciało wkomponować coś, co ma znaczenie. I właśnie planując napisanie tej książki, bo to jest tak, to jest jako zbiór opowiadań, natomiast ona od początku powstawała jako właśnie taki zbiór opowiadań, czyli tak jakby całościowo to jest książka, tylko podzielona na mniejsze odcinki. I trochę miałem zamiar przedstawić jakby właśnie te tatuaże z różnej perspektywy. Wiadomo, każdy człowiek do tematu tatuażu podchodzi inaczej, każdego tatuaż inspiruje inaczej. Dla jednego to będzie tylko jakiś wzorek na skórze, dla innego data urodzenia dziecka, dla jeszcze innej osoby coś, co określa jego pozycję społeczną, jak to bywało w kulturach na przykład Majów, Azteków. Więc no takie... Zainspirowało mnie do napisania tej książki właśnie takie różne spojrzenie na temat tatuażu, a tatuaż sam w sobie mnie po prostu fascynuje. Czy bohaterowie z tej książki są wzorowani na autentycznych osobach z Pana życia codziennego, czy to także jest fikcja, tak jak Pan opowiadał, że to bohaterowie są wymyślani przez Pana? W większości jest to fikcja, natomiast żeby... To jest trochę tak jak z kłamstwem. Żeby kłamstwo było autentyczne, trzeba wrzucić w nie kropelkę prawdy. I to jest właśnie tak też z pisaniem książek. I w tych opowiadaniach też tak jest, że musi być parę kropel prawdy, żeby ten bohater był autentyczny, żeby to się dobrze czytało. I żeby czytelnik mógł się utożsamiać z wydarzeniami, z bohaterem, właśnie z tym wszystkim, co się tam dzieje. Także wydaje mi się, że każdy z tych bohaterów, którzy się pojawiają w tatuażach i zresztą w innych książkach, gdzieś tam w moim życiu się przewinął, mniej lub bardziej. Nie będę tu wymieniał z imienia, z nazwiska, o kogo może chodzić. To nie o to chodzi, tylko właśnie tak jest, że trzeba podbudować się jakąś postacią, którą znamy. Tak bardzo pięknie Pan powiedział, że żeby coś nakłamać, trzeba mieć ziarko jakiejś prawdy, prawda? I oto bardzo dobrze Pan to podsumował. Panie Kamilu. Zresztą jeszcze tak dodam, tak? Dużo łatwiej się pisze, kiedy się pisze o czymś, nawet częściowo, co istniało naprawdę. Na przykład pod wierzbą płaczącą jest dom. Dom jest w sumie jednym z bohaterów dosyć ważnych tej opowieści. No i to jest dom, w którym autentycznie gdzieś tam w przeszłości mieszkałem i dużo łatwiej takie książki się pisze, kiedy ma się odniesienie do czegoś, co naprawdę było, bo nie trzeba wertować później tej książki, cofać się kilkanaście czy tam kilkadziesiąt stron, żeby sprawdzić, czy ten korytarz na pewno był w tym miejscu, czy te drzwi były po lewej, czy po prawej stronie, czy tu była kuchnia, na tej zasadzie. I tak samo jest z bohaterami. Ja nie muszę się cofać myślami, bo proces tworzenia książki to jest czasami rok, półtora, czy nawet więcej czasu. Do niektórych pomysłów wraca się dopiero po kilku latach i dzięki temu, że ci bohaterowie noszą takie w sobie ziarenka prawdy, prawdziwych bohaterów, to ja nie muszę się cofać, jakoś zastanawiać bardzo mocno nad tym, czy ten bohater zrobiłby tak, czy zrobiłby tak, bo ja wiem, jaki on jest. Wiem gdzieś tam na kim, na czym był wzorowany i czego można się po nim spodziewać. O, na tej sesji. A takie pytanie ogólne, co chce Pan zaoferować swoim czytelnikom? Czy pisze Pan głównie po to, by podarować im rozrywkę, czy coś więcej? Szczerze, jeszcze się nad tym nie zastanawiałem. Na razie piszę, żeby pisać. Piszę, żeby budować swój warsztat, żeby rozwijać się, żeby... W sumie pierwsza książka to było na zasadzie, to było moje ogromne marzenie, ale było na zasadzie sprawdźmy się, czy da radę, czy nie da radę, czy
mogę to napisać, czy nie mogę, czy uda się wydać, czy ktoś to przeczyta, czy się spodoba. Chciałbym docelowo gdzieś tam w przyszłości mimo wszystko, żeby te książki oprócz rozrywki też zostawiały coś w człowieku, bo no to przecież o to chodzi. Poświęcamy swój czas na przeczytanie książki, często to jest kilka dni, czasami nawet dłużej, w zależności jak to jakim tempem czyta. Chciałbym, żeby książki zostawały w moich czytelnikach, żeby gdzieś tam w głowie pamiętali o tych wydarzeniach albo o tych przeżyciach, żeby się właśnie utożsamiali, żeby jakieś tam refleksje też w związku z tym przeczytaniem wynikały z tej książki. Tak docelowo, a na chwilę obecną, jeżeli jest rozrywka, to też jest super, no kurczę, fajnie, żeby ludzie odczuwali przyjemność z czytania. Oczywiście. Panie Kamilu, jeszcze nam została książka, druga z kolei, Spowiedź. Ile jest w niej Kamila Krzemińskiego? Bo czytając... Bałem się tego pytania. Bo czytając, myślałam, że właśnie tutaj chyba pan swoje doświadczenia zawarł w tej książce. Czy to prawda? Boję się, że trochę za dużo tego Kamila Krzemińskiego tam jest, ale na szczęście jest też dużo fikcji. Także nie powiem wprost, co jest, co dotyczy mnie, co nie dotyczy mnie, co jest fikcją, co nie jest fikcją. Natomiast jest tam bardzo dużo fikcji, bo cała książka jest generalnie fikcyjna. Natomiast niektóre te przeżycia bohatera z przeszłości, czy nawet w trakcie rozgrywania się akcji tej książki, jest tam sporo autentycznych rzeczy. I powiem tak, Spowiedź w sumie powstawała jeszcze pod Wierzbą Płaczącą, natomiast ja porzuciłem Spowiedź na jakiś czas, zająłem się jednak całkiem fikcyjną książką pod Wierzbą Płaczącą, choćby po to, żeby jednak pierwszą książkę, jaką wydam, żeby to była właśnie fikcyjna książka, bo jednak kiedy oddaje się swoją książkę znajomym, przyjaciołom, sąsiadom, ludziom, których się spotyka na co dzień, to oni zawsze czytając te książki będą szukali właśnie tych takich tych ziarenek prawdy. I oddając pod Wierzbą Płaczącą, tak jakby pokazałem, że ja jednak piszę fikcję i dzięki temu to, co w Spowiedzi jest prawdziwe, też mogę obronić fikcją, jak coś. Może kiedyś przyjdzie taki czas, że napiszę biografię jakąś, zobaczymy, to wtedy wszyscy moi czytelnicy będą mogli sobie porównać, co w Spowiedzi było prawdą, a co tylko fikcją. Pisze pan powieści, ale także opowiadania i wiersze. Która forma jest panu bliższa? To też jest w sumie trudne pytanie na dzień dzisiejszy, bo na dobrą sprawę i z powieściami, i z opowiadaniami uważam się jeszcze za takiego raczkującego pisarza. W ogóle ciężko mi mówić o sobie jako o pisarzu. Także uczę się. Na pewno się na dzień dzisiejszy jeszcze tego wszystkiego, całego pisarskiego świata uczę. Eksperymentuję i z dłuższymi formami, i z krótszymi. Wiersze właśnie dzięki temu, że zacząłem się spotykać z grupą literacką Nurt działającą tu na terenie Lubania, zacząłem bardzo intensywnie eksperymentować ostatnio z krótkimi formami. Najczęściej to są właśnie wiersze. I też mi się to podoba. Też jest to ciekawe doświadczenie, pozwalające w kilku słowach właściwie skondensować jakąś historię, którą w innym przypadku mógłbym rozciągnąć na całą książkę. Jest to też dosyć ciekawy trening umiejętności pisania. Natomiast nie mam swojego faworyta na dzień dzisiejszy, niestety. Nie wskażę takiego jednoznacznego. No trudno by teraz powiedzieć. Będzie to mi wierszy. Znaczy, jestem w trakcie pisania, natomiast ile to jeszcze potrwa, zobaczymy. Ja też, tak jak mówiłem wcześniej, nie jestem związany z żadnym wydawnictwem, więc żadne ramy, żadne terminy mnie nie ograniczają. Mogę dany projekt w każdej chwili sobie odłożyć na półkę, skupić się na czymś innym.
żeby to jednak było pisanie z przyjemności, a nie z przymusu. To jest dla mnie też bardzo ważne, bo wiem, że kiedy ja napiszę z przyjemnością, to ktoś z przyjemnością to może przeczytać. Boję się też w sumie gdzieś tam, że w przyszłości, jakbym podjął współpracę z wydawnictwem, że może się pojawić jakiś przymus pisania, a czegoś takiego chciałbym uniknąć. Nie chcę robić niczego na siłę. Gdyby wydano jeden egzemplarz pana książki, komu i chciałby pan podarować i dlaczego? To jest bardzo ciekawe pytanie. No pierwsza osoba, która mi przychodzi do głowy, to jest moja żona, ale tak z drugiej strony ona i tak zna wszystkie moje historie, bo albo gdzieś tam fragmentami jej opowiadam, albo dostaję zanim wydaję książkę. Myślę, że gdybym wydał tylko jeden egzemplarz, jedyny w życiu książki, może jakieś losowanie bym zrobił. A o czym będzie pana następna powieść? Może już się tworzy? Jeżeli chodzi o powieść, mam sporo materiału już napisanego, w sumie tak połowa, 2/3. Ale ciężko jednoznacznie powiedzieć, o czym ona będzie, bo na dobrą sprawę jest dosyć złożona. Jest na tyle złożona, że nawet mi czasami ciężko w procesie twórczym tak do końca ogarnąć. I stąd może też wynikać trudność i czas, jaki muszę poświęcić na napisanie tej powieści, bo generalnie jestem perfekcjonistą. Ja nie uznaję półśrodków, nie uznaję tworzenia czegoś tak, żeby tylko było. Jeżeli już poświęcam czemuś czas, to chciałbym, żeby to było w 100% dopracowane i stąd właśnie pracuję. Jeszcze przed tatuażami zacząłem pisać tę powieść. Taki był plan, ona miała być wydana zaraz po spowiedzi. Natomiast właśnie złożoność opowieści, złożoność tego świata przedstawionego tam i też bohaterów sprawia, że praca nad całą powieścią trochę się przedłuża. Natomiast no, ciężko powiedzieć, o czym będzie. Nawet tytułu jeszcze na dzień dzisiejszy nie mam wymyślonego, co zazwyczaj, kiedy zaczynam cokolwiek tworzyć, to tytuł to jest jedna z pierwszych rzeczy, które powstają. Tytuł i zakończenie. Tutaj zakończenie już co prawda mam nawet napisane, natomiast tytułu nie mam. Na pewno będzie to coś w rodzaju pierwszej książki, tak myślę. Najbliżej będzie tej powieści do pierwszej książki. Będą elementy takie trochę bardziej fantastyczne, ale też będzie bardzo, bardzo dużo przeżyć. Ja zauważyłem u siebie ostatnio właśnie, że uwielbiam pisać o bohaterach, uwielbiam opisywać przeżycia bohaterów samotników. I to właśnie też tak troszeczkę jakby nawiązuje do tej pierwszej książki, w której w sumie bohater przez większość czasu jest sam ze sobą. No i tutaj w tej kolejnej powieści też jest bohater, który sporo czasu spędza sam ze sobą. Dla mnie to jest ciekawe, zobaczymy jak czytelnicy. A jakby pan zareklamował swoje książki i zachęcił czytelnika, by po nie sięgnął? Nigdy nad tym nie myślałem, bo szczerze powiedziawszy, jeszcze jakoś nad problemem dystrybucji książek, potrzebą reklamy, nie musiałem się zastanawiać jakoś głęboko. Nie wiem. No to są książki chyba dla każdego trochę tak. Każdy znajdzie w nich coś dla siebie. Co by pan powiedział, co może znaleźć tam czytelnik w książce? Zależy z kim rozmawiam. Jak rozmawiam z panią, no to wydaje mi się, że pod wierzbą płaczącą, tak nie wiem, że po kolei, pod wierzbą płaczącą na pewno znajdzie pani tam jakieś odniesienia do czasów dzieciństwa, jakiś może dom rodzinny, czy tam nie wiem, to jest trudne pytanie. Dobrze, panie Kamilu. Proszę mi powiedzieć, jak pan spędza wolny czas? Bo wiem, że właśnie jestem zdziwiona, wiem, że pan ma różne zamiłowania. Skąd pan bierze na wszystko czas? Sam się zastanawiam.
Bo ja nie mam pojęcia i szczerze powiedziawszy, z wiekiem to się robi tak, że ten czas coraz bardziej się kurczy. Myślałem kiedyś, że to będzie tak, że im będę starszy, tym tego czasu będę miał więcej, ale jest zupełnie na odwrót. Sporo osób mnie pyta, ile godzin trwa moja doba, bo jak opowiadam czasami, co zdążę zrobić w dzień czy wieczorem jeszcze, to, no, to stwierdzają, że to na pewno nie trwa 24 godziny. Albo że nie sypiam. Sypiam, normalnie sypiam. No zajęć mam mnóstwo. Wynika to też z tego, że nie lubię siedzieć w miejscu. Lubię robić różne rzeczy, lubię odkrywać w sobie różne rzeczy, lubię wymyślać sobie różne zadania, na przykład oprócz pracy w banku, czyli tej pracy, którą mam na co dzień, mojego głównego źródła dochodu, pracuję też, znaczy prowadzę zajęcia na siłowni. Lubię ruch, aktywność fizyczną, z tego to głównie wynika, no ale też kontakt z ludźmi na takich zajęciach jest. Zazwyczaj przychodzą różni ludzie i to też jest taka okazja, żeby porozmawiać, żeby gdzieś tam poznać kogoś. To znowu buduje gdzieś tam jakieś ziarenka postaci, które być może kiedyś w książkach się pojawią. Oprócz pisania spędzam mnóstwo czasu z rodziną, z dziećmi. Też bardzo często to jest czas aktywnie spędzany. Mam dzieci w wieku przedszkolnym jeszcze, ale to są dwa wulkany energii, którym trzeba poświęcać mnóstwo czasu. I tutaj też trochę dzięki rodzinie nie mam aż tyle czasu na pisanie, tak żeby to nie zabrzmiało źle, że przez rodzinę mówię dzięki rodzinie, nie mam aż tyle czasu na pisanie, ale w drugą stronę wiem, że każdy pomysł, który odkładam gdzieś w głowie, będę mógł do niego wrócić za parę lat i może nawet lepiej będzie go napisać z perspektywy czasu niż na przykład dzisiaj. Ale zajęć tak, mam mnóstwo. Czasami sam nie ogarniam, czasami sam nie wiem, co mam na dzisiaj zaplanowane. Rzucam się w wir i to jest żywioł. I faktycznie odczuwam ostatnio brak czasu. Czyli wiąże pan przyszłość z pisarstwem? Czy planuje pan właśnie zostać autorem wielu książek? Czy po prostu tak jak wyjdzie, tak będzie? Chciałbym. Chciałbym być autorem wielu książek. Zresztą pomysły, mam mnóstwo pomysłów w głowie. To jest tak, że chyba nie ma dnia, żeby gdzieś tam nie zastanawiać się nad tym, co mógłbym jeszcze napisać, albo nad którym pomysłem mógłbym jeszcze popracować. Więc docelowo chciałbym tak mieć no, co najmniej jedną półkę u mnie na regale z moimi książkami. Natomiast czy to będzie tak, że będę utrzymywał się z pisarstwa, czy będę pisarzem, już takim typowo pisarzem i nic więcej, to nie zależy do końca ode mnie. Tutaj tworząc pierwszą książkę, czy właściwie już po wydaniu pierwszej książki, trafiłem na taką lekką ścianę, bo próbowałem wysyłać do wydawnictw różnych, nie wiem, może kiedy to była pierwsza książka, tak jakby ciężko było przejść ze sfery marzeń do rzeczywistości i wydawało mi się to takie proste. Wysyłam projekt książki od napisanej, od, tak jak mówiłem, od pierwszego słowa do ostatniej kropki. Więc wydaje mi się, że ktoś to czyta i stwierdza, tak, okej, okay, wydajemy, albo nie, nie wydajemy, napiszcie mu chociaż maila, że to nie jest w naszym guście. W sumie to było ile? 4 lata temu już? I do dzisiaj żadnej odpowiedzi z tych wydawnictw nie dostałem, więc dla mnie to jest taka trochę ściana, ta rzeczywistość, z którą się zderzyłem. I stąd też właśnie ta wypowiedź, że nie do końca to zależy ode mnie, czy będę pisarzem, bo pisarz, zawód sam w sobie, to nie jest lekki zawód. To jest, żeby się z tego utrzymać, na przykład utrzymać rodzinę, no ciężko, jest ciężko. Tak na chwilę obecną nie myślę o tym, nie przywiązuję się do tej myśli, że mógłbym być pisarzem i nic więcej, nic poza tym. Po prostu zobaczymy, co będzie. Także chciałbym być pisarzem, chciałbym napisać mnóstwo książek, chciałbym być czytany, ale na chwilę obecną, co ma być, to będzie, zobaczymy, jak to się potoczy. Czy zachęcałby pan młodzież, czy młodych ludzi w ogóle do pisania? Nie mówię już o książkach, tylko w ogóle o pisaniu. Tak, zdecydowanie. Ja zawsze jak z kimś rozmawiam, miałem zresztą
czy trzy spotkania autorskie w naszym Mickiewiczu. Zawsze zachęcam gorąco do pisania i to, tak jak mówię, ja popełniłem mały błąd gdzieś tam na początku, zaraz po tym Władcy Pierścieni, że ja siadałem i od razu chciałem pisać książki. Ja nie chciałem napisać opowiadania, nie chciałem napisać dwóch, trzech stron, tylko ja od razu widziałem trzytomowy, trylogię na półce i to od razu musiała być gruba książka z akcją, nie wiadomo jaką, z bohaterami, mnóstwem bohaterów i fantastyczną historią i to jest moim zdaniem błąd. Tak z perspektywy czasu wiem, że czasami lepiej usiąść i pomyśleć, chciałbym napisać zdanie. Jak napiszesz zdanie, no to zaraz gdzieś drugie może przyjdzie do głowy, trzecie. Ostatnio pracowałem nad takim projektem razem z żoną i tam mi się spodobało, tak powiem trochę nieskromnie, jedno zdanie, które zapisałem w tej książce, w sumie takie opowiadanie bardziej obszerne by było, jak babcia zwraca się do swojej wnuczki i mówi, daje dziennik i mówi, tutaj będziesz pisała swoje losy, to będzie książka twojego życia, a ta wnuczka mówi, ale ja nie umiem pisać książek, a babcia do niej mówi, ale umiesz pisać zdania. No umiem, no to umiesz napisać książkę. No i ja to powtarzam wszystkim, że jeżeli umiesz napisać słowo chociaż, stworzyć zdanie, to umiesz napisać książkę, tylko to już jest kwestia później warsztatu też, wyćwiczenia. Inną stronę, też często to opowiadam, mój przyjaciel z liceum mi zawsze powtarzał, że z pisaniem jest jak z siłownią. Trzeba sobie wyrobić nawyk, trzeba ćwiczyć regularnie i wtedy będzie książka za książką wychodziła, czy tam jakieś inne formy ewentualnie. Także tak zachęcam młodzież, trzeba pisać, jeżeli cokolwiek w głowie się rodzi, gdzieś tam się kołacze, nawet w formie kilku zdań, warto to zapisywać. Gdyby spojrzeć, mam jeszcze gdzieś tam na strychu moje zeszyty z liceum, gdyby spojrzeć na moje zeszyty, to szczerze powiedziawszy, żaden zeszyt nie wyglądał idealnie, bo zdarzały się notatki z lekcji, a między nimi jakaś mapka narysowana, kilka zdań do książki napisane, a do góry nogami to już w ogóle w tych zeszytach całe historie się rozgrywały, także gorąco zachęcam. Bardzo dziękuję za te zachęcenia, również zachęcam wszystkich, aby spróbowali może nie tyle swojego pisarstwa, ale zapisywali po prostu słowo pisane. Może teraz jesteśmy zbyt często społeczeństwem obrazkowym i warto wrócić do zapisywania swoich myśli. A tak jeszcze wtrącę, pozwolę sobie wtrącić, jeżeli chodzi właśnie o te dzisiejsze czasy, szczerze, na przykład całe opowiadanie z tatuaży Starszy Pan napisałem na telefonie, będąc w pracy. Może nie powinienem o tym mówić, ale na telefonie, więc to też nie jest tak, że trzeba koniecznie z kartką papieru albo komputerem, czy z maszyną do pisania. W dzisiejszych czasach naprawdę mamy takie możliwości. Znajomy na przykład nagrywa. Jedzie autem, zakłada sobie słuchawki i całą drogę coś tam mówi do siebie. Mówi, że później z tego wyciągnie 3-4 zdania, ale zawsze to są 3-4 zdania, z których może się narodzić coś większego, bo to jest najciekawsze w pisaniu jest to, że nigdy nie wiemy. Nigdy nie wiemy, co wyjdzie z danego zdania i czy na przykład to zdanie nie będzie pierwszym zdaniem, albo czasami nawet ostatnim zdaniem w książce, najlepszej książce, jaką możesz w życiu napisać. I tym byśmy zakończyli, zachęcając wszystkich do notowania swoich myśli. Dziękuję Panie Kamilu za przyjęcie zaproszenia, za poświęcony czas. Nie pozostaje mi nic innego, tylko zachęcić wszystkich Państwa do przeczytania książek Pana Kamila Krzemińskiego. Zapraszam do biblioteki. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Ja również dziękuję. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, zachęcam do czytania i mam nadzieję, że będziecie czekać tak jak ja na kolejne książki.